Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Hero na hopie! To wasze zdrowie, woda. Kochani. Jeżeli słyszycie ciurlikanie, to Robert Pop... Kurczę, byłeś szybszy. Cewnik Jarka. Nie, woda się przelewa, ale jest gamingowy cewnik Jarka z RGB, podświetleniem i w ogóle wszystkim. Specjalnie taki, żeby nie musiał przerywać długich sesji we Flight Simulatorze na wycieczki do toalety. A zatem, co to jest? Znalezione wśród różnych gadżetów Roberta. Ja wiem, co to jest. To jest utwardzarka do lakieru, do paznokci. Tak, używam do stóp. No właśnie, bo nie widzę niczego na rękach, czyli musi być na stopach. Być może w tym odcinku Robert wam jeszcze pokaże. Dla stópkarzy materiał. Jarosław Juszkiewicz. I Robert Zembrzycki. To ja. No to co, lecimy z pierwszym gadżetem, czy opowiemy najpierw o zakupach? Opowiemy. To jest tak, że jak Robert coś kupuje z gadżetów, to ja dość często go naśladuję. Tak. Ale to jest słuszna droga, bo Robert zawsze robi research. Co? Co chcesz? W końcu zdecydowaliśmy się po jakichś 2 latach odkładania pieniędzy kupić kartę graficzną. Ja nie potrafię się wysłowić. Karty graficzne dla siebie. Czyli nie, że po 2 latach odkładania pieniędzy, tylko po 2 latach w końcu stwierdziliśmy, że czas to zrobić. I ceny spadły na tyle. I pewnie będziecie zaskoczeni, ale najpierw, jaka to karta, będziecie zaskoczeni, ale najpierw pokażmy może klip, który Robert mi wysłał, kiedy tę kartę odebrał z paczkomatu. To będzie teraz. What's in the box? What's in the box? Bardzo mi się to podobało. Następnego dnia ja zamówiłem. I teraz pewnie jesteście ciekawi, albo i nie, ale to powiemy, to jakie to są karty. RTX 3080 GB. Chciałem powiedzieć, że graficzne. RTX 3080, a więc nie najwyższa półka i nie najnowsze, ale mamy ku temu dobry powód, bo każda generacja nowych kart graficznych ma pewne problemy wieku dziecięcego. Chcieliśmy ich uniknąć. To po pierwsze. Po drugie... chcieliśmy też nie wymieniać zasilaczy w komputerach na nowe. Na przykład ja i tak... Bo jesteśmy leniwi. Ja i tak musiałem już zamówić nową obudowę, żeby zmieścić kartę, a ponieważ jeszcze nie przyszła, karta przyszła wcześniej niż obudowa, więc mój komputer jest teraz takim troszeczkę Frankensteinem, ponieważ całe wodzenie chłodne ma wyjęte na zewnątrz i obudowa jest otwarta i szyba, która normalnie stanowi jedną ścianę, leży obok. Dopóki nie przyjdzie nowa obudowa, to będzie Frankenstein. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak się bardzo tym ekscytujemy. Przesiadaliśmy się ze sprzętu, z którego widać te różnice, na 3080, tak. Który, powtarzam, zdajemy sobie sprawę, nie jest szczytem. Robert z 1070, tak się przesiadałeś? 1060. 1060, ja z 2070, więc widzimy różnicę, ja mogę to pokazać. Jest kolosalna. Dobrze, przejdźmy do ciekawego. A, jestem bardzo ciekawy twojej opinii. Otóż, to na co patrzycie, to jest pewna koncepcja na razie. No. To nie jest telefon, który wszedł do sprzedaży, ale może wejść. Lejka. Xiaomi 12S Ultra to jest projekt koncepcyjny, który, jak widzicie na ekranie, łączy telefon z profesjonalnymi obiektywami Leica. Jest tam nawet na tym telefonie takie zapięcie magnetowe, właśnie po to, żeby można było używać takich akcesoriów. Znalazłem ten artykuł na chip.pl i chip.pl również poświęcił całkiem obszerny i duży, wyczerpujący temat tekst temu, że wielu producentów, mówiąc nieładnie, się już przejechało na próbach łączenia profesjonalnej optyki z nieprofesjonalnym sprzętem do fotografowania. Zgadza się. Nawiązują do 2004 roku, do Samsunga SPH2030, który wygląda strasznie. Nie będziemy go pokazywać, bo... No, wyglądał jak aparat, taki płaski. Cała seria Coolpixów była przecież na Androidzie, pamiętasz?
Nie. Generalnie mnie się to nie podoba. Mnie również. Bo jest to świnka morska. Ani nie jest świnką, ani nie jest morską. I co więcej, pewnie będzie miało trzecią nazwę, tak jak świnka morska. Ale powiedzmy, Robert, dlaczego to się nie sprawdzi? Wiesz co, prosty i najważniejszy powód dla mnie, jaki widzę pierwszy, to jest absolutna niewygoda korzystania z tego. W telefonie super jest to, że masz go zawsze w kieszeni, chcesz zrobić zdjęcie, to naciskasz guzik i proszę bardzo, robię wam zdjęcie. Nie? Mam nadzieję, że się uśmiechaliście. Tutaj, w momencie jak miał wyciągnąć teraz aparat, nie wyciągaj sięgnąć, nic. Sięgnąć aparat. Do... Nie, znaczy telefon wyciągnąć, sięgnąć do torby, nakręcać na niego jakiś obiektyw, to cały aspekt tej natychmiastowości i dostępności fotografii mobilnej znika. A i tak efekt jest gorszy. Jak już mam coś wyciągać z torby, to wolę wyciągnąć mój aparat, którym zrobię zdecydowanie lepsze zdjęcie niż telefonem. Słynny fotograf wojenny, którego nazwiska teraz nie przypomnę, nie chcę teraz przy was googlować. Najlepszy aparat to taki, który masz przy sobie. Tak. To chyba Nachway powiedział, ale nie jestem pewien. Bardzo możliwe. To ty googluj, a ja zadam ci jeszcze jedno pytanie, bo ono mnie nurtuje. Czy jakość zdjęcia uzyskana za pomocą takiej zaawansowanej optyki podłączonej do zwykłego telefonu rekompensuje i usprawiedliwia to, żeby nosić ze sobą duże niewygodne obiekty? Chase Jarvis to powiedział. Jarvis. Moim zdaniem nie. Czy zdjęcie będzie o tyle lepsze? Nie będzie o tyle lepsze, bo oczywiście to obiektyw i optyka robi zdjęcia. Będzie bez lepsze. Dwóch zdań. Bez dwóch fotonów zdań. Wpadnie więcej na tę matrycę. Tak. To właśnie matryca. Nie patrzyłem, jaką to ma matrycę. Dalej na tyle małą, że do profesjonalnych zastosowań się średnio nada. Na pewno nada. Nie jest to pełna klatka. Te piksele będą tam ściśnięte, będą miały mało miejsca do oddychania i to po prostu fizycznie nie ma szans konkurować z lustrzanką, czy nawet bez lusterkowcem, który będzie miał matrycę kilkukrotnie większą. Również telefony, do których można było doczepiać profesjonalną optykę, się nie sprawdziły. No nie telefony, wygodne. Aparaty. Sony miało taką serię, pamiętasz, to nie było tak dawno, 5 lat temu, może 6, zwykły aparat Sony, do którego malutki taki. Tak, a do tego się podczepiało całą serię obiektywów Sony. Nie sprawdziło się, uważamy, że... No dlatego też, że obiektywy profesjonalne są naprawdę drogie, więc jak już ktoś kupuje profesjonalne obiektywy, oczekując profesjonalnej jakości, to kupi, to kupi profesjonalne body. No, dokładnie tak. A tymczasem, zanim jeszcze odsłonię... Się wyciągasz, kartę, odsłaniasz. Wyciągam, odsłaniam i pokazuję. Łącznie ze stópkami. To ty to przywołałeś, Jarek. Wracając. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Wiedźminie i o Henrym Cavillu, który zarzekał się, że trzeci sezon będzie miażdżył, a w międzyczasie okazało się, że odszedł właśnie z serialu i zastąpi go młody Hemsworth. Liam Hemsworth. Ja go znam, tylko nie wiem skąd. Ja nie, ale nieważne. Znaczy wiem, kto to jest, ale nie kojarzę przechodzi go z żadnego filmu. Przechodzi na kebab tutaj na osiedle Paderewskiego. Tak, dokładnie. Do czego zmierzam? Czekaj, Netflix jest tak zdesperowany, że mógł to zrobić. Właśnie, tutaj jakby... mógł zrobić casting pod budką z kebabem. Jarek, jak źle musi być z wiedźmińskim Netflixem, jeśli facet, który walczył aktywnie o to, żeby zagrać Geralta, tak, gdzie jest to produkcja poniżej jego progu kasowego, sam z tego odszedł. Jak źle musi być? I powiem więcej, tam artykułów na ten temat w sieci jest mnóstwo, opracowań jest mnóstwo, możecie zobaczyć na przykład Drwala Rembajłę na YouTubku, który na ten temat sporo mówi. Ja powiem jedno. Facet w wywiadzie, w sensie Henry Cavill, w wywiadzie powiedział, że jest gotów zagrać nawet 7 sezonów tego Wiedźmina, tak długo jak długo showrunnerzy będą się trzymać tego, co napisał Sapkowski. I wydaje mi się, że to zamyka po prostu temat, nie? Mam dla ciebie zagadkę, kończąc ten temat. No, jak... a jeszcze tylko, jeszcze na koniec powiem tylko, że pojawiła się petycja ze strony fanów. Fani stworzyli petycję, że Henry Cavill musi zostać, a niech odejdą scenarzyści. To jest tak, na pewno droga. Netflix was posłucha, drodzy fani. Tak, tak. Mam dla ciebie zagadkę na koniec. Bardziej ją zrozumieją ludzie ze Śląska, ale spoza Śląska być może również kibice piłki nożnej. Jak nazywa się Wiedźmin, który świetnie gra w piłkę w Chorzowie?
Geralt Cieślik. Wiem, suchar. Suchar. Dobrze. I to super hermetyczny. To wytłumacz tego suchara. Geralt Cieślik był jednym z filarów ruchu Chorzów. Był wspaniałym piłkarzem. W latach młodości Jarka. Czyli 50. Jak sądzicie, co to jest? Nie to pytam jest, Roberta, bo wie. To jest, nie wiem, zgaduję, że to jest... Nie wiesz, co to jest? To jest cycchalter jakiś, no ale... Tak, jest to związane z pierśmi. Z piersioma. Oboma zresztą, to widać na obrazku. Z pierśmi. Słuchajcie, to jest autentyczny wynalazek, który co więcej wszedł do produkcji. Nie jesteśmy kobietami, więc do tej pory nie zdawaliśmy sobie z tego problemu. Pozdrawiamy wszystkie oglądaczki. Nie zdawaliśmy sobie z tego problemu sprawy. Tak. Że pranie biustonoszy to jest problem. Ponieważ pralki niszczą biustonosze. A czasem również, i to wiem jako facet... To jest konspiracja mężczyzn produkujących pralki. Biustonosze czasem niszczą również pralki. Jeżeli wyjdzie fishbin tak. I wlezie gdzieś w silnik. Zdarzało mi się wyciągać i wywlekać. Nawet nie wiedziałem, do czego służy ten drut. No więc jak wysuszyć biustonosz? To jest, mój drogi Robercie i drodzy oglądacze, suszarka do biustonoszy. Dobra. Okej, okay. Nazywa się Bra Dryer 2.0. Ale pierze też, czy tylko suszy? Nie, tylko suszy. Suszy za pomocą promieniowania podczerwonego. Kosztuje $200. Opowiadasz o tym jako radzieckim wynalazku. Tak. Co to jest? Kosztuje $200 i nie suszy biustonoszy. Radzieckie urządzenie do suszenia biustonoszy. Nie. To urządzenie suszy. Myślę, że warto uhonorować tutaj wynalazcę, ale chyba nie znajdę jego. Aleksander Farennikow. No proszę bardzo. Rosyjski wynalazca. Rosyjskiego pochodzenia przynajmniej. Znalazłem te informacje w Daily News. I Daily News zrobiło szybką sondę, bardzo się postarali, muszę wam powiedzieć, wysiłek był nieprawdopodobny, bo zrobili sondę wśród pracowniczek redakcji, okay. Czy kupiłyby sobie coś takiego. I powiedziały, że absolutnie nie, bo nie wydadzą $200 na suszarkę do biustonoszy. Jeżeli oglądają nas jakieś panie, jest na to szansa, możecie się wypowiedzieć w komentarzach, czy kupiłybyście za $200 urządzenie do suszenia biustonoszy. $200 na Polski to niecały 1000 zł w tej Czyli chwili. Dali, czy dałybyście 1000 zł na suszarkę do biustonoszy? Ja nie wiem, po prostu nie potrafię się odnieść, bo być może to jest wynalazek, który zmieni świat, a tamte Amerykanki miały tak małe piersi, które były tutaj pytane przez Daily News, że mogą suszyć to w pralce. Na przykład, albo opcja druga jest taka, że noszą drewniane biustonosze i po prostu nie wymagają suszenia. Z twojej miny wynoszę, że nie interesują cię biustonosze. Zawartość znacznie bardziej. No dopóki nie przyjdzie dopóki nie przyjdzie nowa Jest dobrze, wylew! Jarka, w zeszłym tygodniu fascynowały dziwne usteczka u lalki. Dzisiaj utwardzacz do paznokci. Ja naprawdę mam z nim ciężkie życie. Ale wracając.